Wszystkim znajomym, mam nadzieję, przyjaciołom. Chciałbym podzielić się z Wami trzema uwagami na temat rozmowy, którą właśnie usłyszałem, czy też obejrzałem. Ponadgodzinna rozmowa Ann Applebaum z Timothy Snyderem wspaniałym historykiem również Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, także Ukrainy, oraz Juwalem Hararim, znanym także w Polsce jako historyk od wszystkiego. Trzy prawdy, które utrwaliły mi się w mojej głowie i, i w jakimś sensie uwyraźniły. Po pierwsze, Ukraina pokazuje nam, że można być jednocześnie narodem dbającym o swoich obywateli i jednocześnie wybierać demokrację liberalną. To jest rzecz, która jest fundamentalna, bo bardzo często myślimy w takich kategoriach albo albo, albo jesteś patriotą, czy też w wersji hard nacjonalistą, albo jesteś liberałem. Ukraińcy pokazują nie, są patriotami i wybierają demokrację liberalną. To jest rewelacyjne. Po drugie, wybierają Europę, Europę Zachodnią, wybierają, aspirują do Europy, chcą mieć przyszłość. Ze wszech miar trzeba ich w tym kontekście wspierać. I trzecia rzecz, która jest niezwykle ważna, mianowicie Cała historia z Ukrainą i z agresją Rosji na Ukrainę to jest sprawa uświadomienia wszystkim, że idea albo fatum to jest ta idea, która jest przypisana do carskich idei putinowskiej Rosji, idea jakiegoś przeznaczenia Ukrainy. Która ma być z Rosją oraz idea nieuniknionego postępu. To jest ten nieunikniony postęp, który jest tak ładnie opisywany przez Stevena Pinkera na przykład, że może być tylko lepiej. To wszystko legło w gruzach, ale nie ma fatum, nie ma nieuniknionego postępu. Wszystko zależy od wolnego wyboru wolnych ludzi. Dlatego wydaje mi się, że tak ważne jest, żeby wspierać teraz Ukrainę. Nie jestem politykiem, nie, jestem, nie mam wpływu na to, czy zostanie wysłane, wysłana broń, której tak potrzebują Ukraińcy teraz, czy też nie. Natomiast wiem jedno, że możemy wspierać Ukraińców tutaj, gościnie i gości, którzy przyjeżdżają do nas tak masowo w ostatnich dniach, to jest ewidentne, że my mamy teraz szansę, szansę nawiązania do Rzeczpospolitej, Republikańskiej Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej, w której mieliśmy niekoniecznie jeden naród, jedną partię, jednego wodza, ale mieliśmy zgodę wielu narodów, wielu wyznań. I, I to jest nasza szansa. Zatem otwarcie, które tutaj może nastąpić w naszej, które już nastąpiło po naszej stronie, to jest szansa absolutnie historyczna. Dzięki za ten krótki czas. Dzięki za ten wywiad.